O, rany. Mam nadzieję, że jest samotna, nie rozwalam związku. Dzięki za spotkanie. Nie, właśnie skończyła związek. Czy to problem? Bo jeśli tak, to trudno. I tak jest mi głupio. Wiele razy byłem zraniony. Miałem dużo złych doświadczeń. Trochę dobrych, ale zdecydowanie mnóstwo złych. Jestem zdesperowany. Ale nie tak w ogóle, kapujesz? Nie chodzi mi o każdą. Tylko o nią? Opowiedz mi o niej. Cóż ja mogę powiedzieć? Moja firma zajmuje się jej finansami. Jestem jej doradcą podatkowym. Jednym z wielu, niższym rangą. A ona wie, że cię pociąga? Nie, nie. Wie, że istniejesz? Raz pożyczyłem jej długopis. Chorobcia. Czy ktoś ma długopis? Proszę. Albert, miażdżysz mi ramię. Przepraszam. Proszę, Allegra. Allegra. Chodzi o Allegra Cole? Tak, wiem, że nie jestem w jej typie. Jej ostatni chłopak miał pół Szwecji i był śmieciem. Nie wyglądał mi na zbyt miłego. Wysoko mierzysz. Chciałem sobie przemówić do rozsądku. Wiem też, jakie to jest niedorzeczne. Sądziłem tylko, że może z twoją pomocą... Wiesz co? Bardzo mi przykro, że zmarnowałem twój czas. Chwilunia, Albert. Wiesz, jak to jest budzić się co rano z poczuciem beznadziei, czując, że miłość twojego życia sypia z niewłaściwym facetem, ale zarazem mając nadzieję, że kiedyś będziesz szczęśliwa, nawet jeśli to nie byłoby z tobą? Jesteś kompletnie porypany. Wiesz o tym? Tak. I dobrze. Naprawdę? Mówi ci coś imię Michał Anioł, a Kaplica Sykstyńska? Michał Anioł, Kaplica Sykstyńska. Możesz to zrobić? Nazywam się Alex Hitchens. Chodźmy pomalować sufit.